Ja uważam, że rzeczywiście edukacja medialna powinna się w szkołach i to na każdym szczeblu pojawić, dlatego że no, żyjemy w takich czasach, że połowę swojego czasu wolnego spędzamy w kontaktach z mediami, więc nie można odbierać ich całkowicie bezmyślnie. Czyli krótko mówiąc, nie można poddawać się z tym, że możemy być na przykład przez nie jakoś manipulowani, więc dobrze by było uczyć ludzi w szkołach, na czym warsztat medialny polega, jak się produkuje poszczególne produkty medialne i uczyć do takiego krytycznego odbioru mediów, ale oczywiście jest to plan obliczony na wiele, wiele lat, bo najpierw trzeba było wykształcić kadrę, która by w takich szkołach tego nauczała i to jest potężne zadanie. Prędzej czy później, moim zdaniem, trzeba się tego zadania podjąć, jeżeli się chce mieć takie społeczeństwo bardzo świadome również decyzji, które podejmuje. Ja to może zilustruję na podstawie własnego doświadczenia, bo sam dziennikarzem telewizyjnym byłem i widziałem, jakie wrażenie na zwykłych wycieczkach szkolnych, z nauczycielami włącznie, robiła możliwość wizyty w telewizji i obserwowania pracy telewizji od kuchni. Ja umożliwiałem takie rzeczy w telewizji prywatnej, w której pracowałem. Jeśli by sił telewizji publicznej na to starczyło, a jeśli by chętni do tego byli, to uważam, że należałoby taki szeroki program edukacji na miejscu otworzyć, taką możliwość dać, bo naprawdę na zasadzie wręcz eureki bardzo często uczniowie, a nawet nauczyciele odkrywają rzeczy, których kompletnie nie byli świadomi, jeśli chodzi o pracę telewizji od kuchni. I myślę, że nawet po takiej jednodniowej lekcji lepiej potem rozumieją przekaz medialny telewizyjny.